Siema, tu Adi Fox. Lecimy z obiecanym Q&A. No skoro to jest wywiad, każdy wywiad zaczyna się od tego, jak się nazywasz, ile masz lat, skąd pochodzisz, ale tak nie zaczniemy. Więc powiedz wszystkim, bo wszystkich to ten, z czego się utrzymujesz, co robisz na życie? Muzyką się zajmuję od 2002 roku, czyli od 20 lat równo. A jakie były twoje początki w ogóle w muzyce, bo to pewnie wszystkich ciekawi, tak? Pierwszy zespół założyłem w 2002 roku, taki z prawdziwego zdarzenia, w sensie, że mieliśmy instrumenty i tak dalej. Co prawda słabe to wszystko było, wiadomo, takie czasy, bębny i tak dalej, to było tragedia. Gitary pożyczone jakieś tam też gówniane, ale początki całkowicie, jak tak sięgać, no to jak miałem 8 lat w 95, zobaczyłem teledysk Green Day'a na MTV, bo wtedy jeszcze na kablówce leciało. Basket case i tak się podjarałem, że sobie zrobiłem z rakietki do tenisa gitarę. No i w 2002 założyłem faktycznie zespół, grałem na bębnach przez 2 lata. Potem założyłem drugi zespół, bardziej wtedy na początku to był punk rock, później poszliśmy w metal i zacząłem grać na gitarze i śpiewać, no właściwie drzeć japę, bo to był bardziej taki na początku death metal, potem metalcore, trochę to ewoluowało. W 2006 założyłem Rottenbark, z którym byliśmy w finale Must Be The Music w 2011 roku, razem z Anajem i kilkoma innymi zespołami. W 2012 roku zrobiliśmy single na pierwszą płytę Julii. Bardzo ładnie to poszło do radia i wtedy jakoś tak już poszedłem typowo w produkcję studyjną i już leciałem całkowicie jako producent muzyczny, już nie grałem na żywo. Skąd w ogóle u ciebie przy byciu producentem muzycznym zamiłowanie do jedzenia i drinków? Kiedy to się urodziło i jak? Od zawsze w sumie lubiłem jeść, nie miałem nigdy oporów z jedzeniem czegokolwiek, wszystko mi smakowało. I od małego w sumie coś tam próbowałem sam gotować, nie były to jakieś wypasione dania, ale jajecznicę sobie potrafiłem sam smażyć już w wieku bardzo młodym i tak dalej. Nie jestem jakimś orłem, jeśli chodzi o gotowanie, ale zawsze to lubiłem po prostu robić, odpręża mnie to. Więc gdzieś tam po prostu to było we krwi. Jak się coraz bardziej ta kariera muzyczna rozwijała, jakoś tak zapał rósł ogólnie we mnie do wszystkiego i jakoś tak pomyślałem, że może zacznę troszkę gotować bardziej, zacznę się tym bardziej interesować, o tak. To naturalnie w sumie przyszło, tak samo z drinkami. Dobra, no to byłeś jako muzyk i producent Must Be The Music, a czy byłeś także w innych talent show, tym razem kulinarnych typu Masterchef, albo planujesz być w takich? Nie byłem w Masterchefie, to co widzieliście, fartuch, to był prezent od mojego brata, tego, który jadł ostatnio burgera ostrego w filmie. Dostałem kiedyś w prezencie ten fartuch na urodziny chyba, albo na święta. Pomyślałem, że to będzie fajny punkt zaczepienia po prostu. Pokazać się w fartuchu Masterchefa, bo jednak to jest rozpoznawalny program, mimo tego, że w nim nie byłem. A jeśli chodzi o branie udziału w programach, ostatnio miałem propozycję od konkurencyjnej stacji, od konkurencyjnego producenta, też show o gotowaniu, ale odmówiłem. Dobra, profesjonalny muzyk, profesjonalny producent. Czy jesteś zawodowym kucharzem? Już odpowiedziałeś, że nie, ale to teraz pytanie, czy kiedyś jakieś masz marzenie z tym związane, jakiś kamień milowy, czy kiedyś planujesz zostać, otworzyć własną knajpę, czy coś takiego? Tak, tak, na pewno kiedyś to się stanie, ale do tego, w sensie w momencie, kiedy podejmę decyzję, że chcę to robić profesjonalnie, to na pewno będę musiał się doszkolić, bo bycie kucharzem profesjonalnym, w sensie bycie szefem kuchni ogólnie mi się kojarzy jednak z profesjonalizmem i tak jak w muzyce musiałem przez te wszystkie rzeczy przejść, musiałem to bardzo długo się tego uczyć. Tak samo z gotowaniem, no trzeba zrobić pewne podstawy i po prostu wiedzieć co i jak. Wiem, że w profesjonalnej gastronomii to jest zupełnie inaczej niż w gotowaniu w domu i tam są troszkę inne jest podejście, inne są patenty na pewne rzeczy i chciałbym to kiedyś umieć po prostu w momencie, kiedy podejmę się prowadzenia takiego biznesu. Nawet jeżeli nie będę w niej szefem kuchni, to jednak chciałbym mieć umiejętności szefa kuchni, żeby ewentualnie dogadywać się dobrze z szefem kuchni, który będzie tam zatrudniony. Czyli jesteś, można powiedzieć, perfekcjonistą. Chcesz robić wszystko jak najlepiej, tak? Nie po łeb. Tak, jak się do czegoś zabieram, to zawsze chcę to robić jak najlepiej i naprawdę biorę krytykę zawsze na klatę. Jak wiem, że jestem słaby w czymś, no to albo próbuję być lepszy, albo po prostu odpuszczam, jak wiem, że nic z tego nie będzie. To teraz pytanie rodzi pytanie a propos perfekcjonizmu. Jak często nie wychodzą ci przepisy? Czy jest jakiś, który wymagał dziesiątek prób? Często. Na filmach tego nie widać, ale nieraz powtarzam coś kilkukrotnie. Kilka dni czasami podchodzę do nagrywania niektórych rzeczy. Na przykład miałem taką współpracę z pewnym browarem. Robiłem e-booka wielkanocnego z food pairingiem, czyli dopasowywaniem jedzenia do piwa. I tam był przepis na babkę, która za cholerę nie chciała mi wyjść. Miałem problem z jej wyjęciem z formy i generalnie pękała mi, walczyłem z tym strasznie długo i za chyba trzecim albo czwartym razem mi dopiero wyszła, a każdy proces przygotowania tej babki to było 2 godziny za każdym razem. Musiałem sobie to rozłożyć w czasie, bo jednego dnia bym po prostu się wykończył, jakbym to robić. Czy zrobisz, ostatnio u ciebie na kanale królują jakieś ekstremalne, ostre wersje dań? Czy zrobisz jakąś ekstremalną wersję polskiego dania? No, w sumie to byłby dobry pomysł, zrobić jakieś pierogi na wypasie albo gołąbki.
Na pewno zajmę się w pewnym momencie polską kuchnią, bo przyznam szczerze, że bardziej jestem smakoszem polskich dań niż eksperymentuję z nimi. I to będzie fajne wyzwanie, bo tak naprawdę bardzo mało polskich potraw gotuję sam z siebie. Zawsze to jednak mama gdzieś tam przyrządza, czy ciocia, czy tam babcia, czy wujek i tak dalej. Więc jak skoro mam tego dookoła zawsze od rodziny, to jakby nie czułem nigdy potrzeby, by to samemu robić. Ale myślę, że to jest fajny punkt zaczepienia, żeby zrobić serię polskich dań, które bym tweakował po swojemu. Kucharz amator, producent, muzyk. Jakie jest twoje wykształcenie? Studiowałem, w ogóle jesteśmy w Lublinie, a studiowałem tutaj niedaleko na Wyspie, czyli w WSPA, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji, prywatna uczelnia. Kończyłem tutaj kierunek o nazwie Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna. To było w 2000, rocznik 2006-2009 bodajże. W 2010 chyba się broniłem, ale nie jestem pewien. Może w dziewiątym. Idziemy dalej? Tak. Jak zaczęła się twoja historia z gotowaniem z YouTube? Gotowanie od zawsze miałem we krwi. Na początku był kanał alkoholowy, jak pewnie wiecie. To był kanał, nad którym myślałem w sumie już od wielu lat, ale jakoś się nie mogłem zebrać. Po prostu oglądałem inne kanały i myślałem sobie, kurczę, też bym tak chciał, fajnie. Jaram się drinkami i wiem coś na ten temat, fajnie byłoby po prostu się dzielić wiedzą. I w pewnym momencie postanowiłem, akurat rok po tych pierwszych lockdownach, postanowiłem, kurczę, co mi szkodzi, spróbować. Zacząłem od YouTube'a, założyłem najpierw YouTube'a. On za bardzo nie szedł, już miałem odpuścić, ale pomyślałem, że spróbuję jeszcze z TikTokiem i jakimś cudem ten TikTok ładnie poszedł. Pierwsze filmiki miały dużo wyświetleń i wtedy jakoś uwierzyłem ponownie w to, że mogę coś faktycznie jednak zdziałać z tym. Równo po pół roku, mniej więcej pod koniec listopada lub października, założyłem Fox Gotuje, wiedząc, że skoro mam równie wielkie zaangażowanie i zamiłowanie do gotowania, jak i do drinków, to pomyślałem, że może tutaj też powinno się udać prowadzić w jakiś sposób content tak, żeby był interesujący. Jak dajesz radę zajmować się trzema kanałami naraz, a jeszcze dodatkową twoją profesją, a raczej podstawową, którą jest muzyka? Jak dajesz się radę tym zajmować? Muzyka, gotowanie, drinki? No, był taki moment na początku roku, że prowadziłem Fox Gotuje alkoholowe i jeszcze do Foxes Music również TikToki robiłem i materiały short ogólnie. To była masakra, bo było bardzo dużo do nagrywania i po prostu mój dzień pracy zajmował mi kilkanaście, nawet do 16 godzin, więc to było przegięcie. A ogólnie wbrew pozorom jest to ciężka robota, bo jest tego po prostu dużo. Żeby być regularnym z materiałami, należy wrzucać sam powiedzmy co dwa dni jakąś treść, chociażby krótką. Na obu kanałach to się zaczyna robić gęsto, do tego dochodzą dłuższe materiały, które jednak potrzebują więcej energii, więcej czasu. Jeszcze z dwie. Czy planujesz w ogóle kooperację, jakiś inny odcinek wspólny z jakimś kanałem kulinarnym? Tak, są takie plany. Na ten moment mamy już kilku, że tak powiem, ustawionych gości, z którymi wspólnie coś nagramy. Na razie nie chcę zdradzać z kim, ale myślę, że będzie tego dużo, bo ja lubię kooperację, jaram się takimi rzeczami na maksa, więc nie widzę przeszkód, żeby cały czas tak robić. Jeszcze jedno pytanie odnośnie kariery. Co robiłeś po gimnazjum? Jaką ścieżką chciałeś wtedy iść? Jakie były twoje marzenia wtedy? Po gimnazjum. Gimnazjum to był etap bardzo burzliwego rozwoju moich projektów muzycznych. Właściwie początek. W połowie gimnazjum zacząłem z muzyką działać mocniej, więc nie pamiętam naprawdę końcówki gimnazjum, jeśli chodzi o moje ambicje szkolne. Praktycznie ich nie miałem, w sensie byłem tak bardzo skupiony na muzyce, tak bardzo chciałem to robić, tak bardzo to było moim marzeniem, żeby być muzykiem, koncertować i tak dalej, że totalnie w ogóle nie brałem pod uwagę innego scenariusza. W ogóle się nie zastanawiałem, czy ja będę pracował, czy nie będę pracował. Wiem, że to brzmi absurdalnie, ale w tamtych czasach naprawdę człowiek nie myślał o takich rzeczach po prostu. To był 2001-2003 chodziłem do gimnazjum. A właśnie odnośnie kariery muzycznej, czy jako muzyk w jakimkolwiek stopniu osiągnąłeś swoje kamienie milowe, spełniłeś się w jakimś tam, co sobie zakładałeś jako marzenie, cokolwiek tam się pokryło i spełniło? Kurczę, chyba tak, no w sensie radio grało dużo moich produkcji, bardzo dużo, więc w pewnym momencie to było moim nie tyle marzeniem, co celem, żeby po prostu było dużo piosenek w radiu moich, bo gdzieś tam się inspirowałem Maxem Martinem, który jest królem ilości utworów, jeśli chodzi o radio na świecie. I to był chyba mój główny cel. A jeśli chodzi o koncerty, też było fajnie z zespołem, jak jeździliśmy. To naprawdę super wspomnienia. Zjeździliśmy całą Polskę. Nie czuję się niespełniony jako muzyk. Cały czas działam. Na pewno jest zawsze jeszcze więcej do zrobienia, więc nie mówię nie. Skąd czerpiesz inspiracje na drinki i przepisy na jedzenie? W ogóle pomysły na jedzenie, na to, co zrobisz zaraz? Praktycznie z każdego możliwego medium i możliwości. Na TikToku nie siedzę w ogóle, przyznam się szczerze, bo po prostu nie mam na to czasu. Ale na przykład jak się coś wczytuję, jak wrzucam filmik, to gdzieś tam coś wyskoczy. Czasem albo wpiszę sobie frazę recipe, czy tam cocktails i tak dalej. Patrzę po prostu, co się ciekawego pojawiło. Ale bardzo często też oglądam bardzo stare
YouTube typu 10-letnie filmiki, 15-letnie czasami i szukam tam inspiracji po prostu, żeby zobaczyć, czy tam może jest coś, co mnie zainspiruje. Bardzo uwielbiam szefa Johna, nie wiem, czy kojarzycie, foodwishes.com, bardzo stary kanał i bardzo dużo fajnej wiedzy, jeśli chodzi o gotowanie. Goście z szefem kuchni i tak na luźno prowadzi fajny kanał z przepisami. Twoje ulubione danie to? No i ciężko. Ja bardzo lubię wszystko i nie mam tak naprawdę ulubionych. Tak naprawdę z każdej dziedziny, że tak powiem, z każdej kultury mam swoje ulubione. Mój ulubiony z Tajlandii to na pewno Pad Thai, z Meksyku burrito, z Stanów to Philly cheesesteak chyba będzie na ten moment, z Włoch oczywiście pizza, lubię też pasty, więc takiego jednego nie mam. Nie mam jednego ulubionego po prostu jedzenia, jednej potrawy ulubionej, jednego dania. A z Polski? Z Polski, kurczę, myślę nad gołąbki versus pierogi ruskie ze śmietaną i zapijanym mlekiem versus krokiety z pasztetową versus bigos z kopytkami. Mam bardzo dziwny gust, jeśli chodzi o jedzenie polskie. Krokiety z pasztetową. Czy na kanale twoim będzie jeszcze jakaś produkcja na bogato typu burger za 2,5 tysiąca złotych? Tak, tak. Są plany. Ja już mam kilka pomysłów, że tak powiem, w toku. Tylko że po prostu nie miałem czasu jeszcze ich zrealizować. Na pewno będą różne fajne rzeczy tego typu. Będą droższe, ciekawe przepisy. I też nie zdradzisz jakie? No teraz nie chcę na razie, bo nie chcę zapeszać. Na pewno już dwa takie mam fajne w głowie. Jeden z bardzo fajnym gościem, który już też ustaliłem wstępnie, więc myślę, że będzie ciekawie. To teraz pytania z tych bardziej alkoholowych. Jak robisz tak duże kostki lodu? Duże kostki lodu się robi przy pomocy takiej foremki. Kosztuje na Amazonie dużo kasy, więc nie wiem, czy to jest warte. Z 2,5 stówy chyba za to dałem, bo to dolary plus przesyłka to wyszło strasznie dużo. W każdym razie efekt jest super, bo to mrozi od dołu, w sensie od góry. Na dole jest ten brzydki lód, a tu są ładne, czyściutkie kostki lodu, więc w ten sposób robię takie kostki. Czy kończyłeś jakąś szkołę gastronomiczną albo barmańską, albo inaczej? Czy w ogóle robiłeś jakikolwiek kurs, oglądałeś jakiś taki długi materiał na YouTubie podszkalający, albo coś czytałeś w kierunku tego, co robisz? Nie, w sensie tak stricte kursów barmańskich czy kulinarnych nie robiłem nigdy. Tak typowo, żeby powiedzieć, że to są kursy. Oglądałem dużo różnych rzeczy, ale nigdy to nie było oficjalne kursy, w sensie takim, że się szkoliłem. Więc generalnie nie miałem jeszcze okazji się szkolić profesjonalnie ani tutaj, ani w jednej dziedzinie, ani w drugiej, naprawdę. Znam kolegów, którzy są po takich szkoleniach. I tak naprawdę myślisz, że liczy się wiedza teoretyczna, czy praktyka, czy jedno mieszane z drugim? Moim zdaniem najważniejsze jest to, żeby smakowało. Oczywiście muszą być jakieś podstawy. Dla mnie najważniejsze ze szkolenia, co chciałbym wynieść, jeżeli miałbym na nie pójść, to jakich błędów unikać, żeby nie otruć ludzi. I dla mnie to jest najważniejsze na dobrą sprawę. A to, czy ktoś dodaje czosnek w połowie lasagni, czy na początku, czy robi sofrito i tak dalej do lasagni, to naprawdę wała mnie interesuje, dopóki to jest smaczne. Więc nawet dlatego przy takich komentarzach, że coś zrobiłem źle, kiedy wiem, że zrobiłem to ok, po prostu w inny sposób niż to jest zwykle postrzegane, nie traktuję tego jako, że ktoś, w sensie, jeżeli ktoś mi zwróci uwagę, że na przykład w złym momencie coś dodaje albo coś, to zazwyczaj to jest zaplanowane. Ja tego nie robię przypadkowo albo z niewiedzy i mówię, jakby dla mnie najważniejsze, żeby nie otruć człowieka i żeby mu smakowało. A jaka jest jakaś tam filozofia tworzenia, ja naprawdę nie zwracam na to uwagi. Ma po prostu smakować i wiem, że Włosi będą wściekli za to, bo oni to mają po prostu na tym punkcie, żeby było wszystko zgodnie ze sztuką. Pytanie długodystansowe o przyszłość kanału. Jaka ona będzie? Jaka będzie przyszłość twojego kanału? Kanału w zasadzie. No mam nadzieję cały czas, że będzie się rozwijał. Na pewno nie zamierzam odpuścić, w sensie chcę, żeby kanał się cały czas rozwijał, żeby nie stał w miejscu, nie zjadać ogona i tak dalej. Liczę na to, że pomysłów mi nie zabraknie i że będziemy cały czas działać do przodu. A propos kanału, dalej kolejne pytanie. Z jakiego sprzętu korzystasz? Z jakiego telefonu? Z jakiej kamery, obiektywów do nagrywania tego, co robisz? Wszystko jest nagrywane aparatem Sony A7 III z obiektywami Sony. Mam różne obiektywy. Czasami dokręcam, jak nie mam możliwości lub chcę coś na szybko zrobić. Dogrywam to wtedy przy pomocy iPhone'a 12 Pro. Planuję jednak zrobić upgrade sprzętu niedługo, żeby mieć jeszcze lepszą jakość. To teraz kolejne pytanie. Głos modulowany czy prawdziwy? Zależnie od momentu, w sensie zależy jak na to spojrzeć. Ja w komputerze podbijam tylko niskie pasmo, robię takie bardziej radiowy głos. Czyli barwa głosu nie zmienia się, tylko jedynie pasmo głosu się zmienia minimalnie, czyli jest bardziej basowe. Ale generalnie głos jest przerabiany. Jak słyszycie, czasem mówię wyżej, czasem mówię niżej. Jak mówię głośniej, to wiadomo, będę wtedy wyżej brzmiał. Jak coś tłumaczę, to tym bardziej jeszcze wyżej. A kiedy nagrywam voiceovery, no to mówię tak, po prostu niżej, spokojniej. Nie robię tego na siłę, nie obniżam głosu na siłę, tylko jest mi tak po prostu wygodniej.
nagrywać voice-overy, bo jestem wtedy zamknięty w studiu, gdzie jest bardzo cicho, komputer chodzi bardzo cicho. Zazwyczaj to nagrywam wcześniej rano, dlatego dużo łatwiej mi jest nagrywać w ten sposób, po prostu nisko. Bo też poważniej, może nie poważniej to brzmi, tylko bardziej brzmi to tak, jakbym chciał, żeby to brzmiało, po prostu, że jestem lektorem w tym momencie i tłumaczę coś, więc jakby każdy ma swój oczywiście styl, taki jest akurat mój. Pytanie z innej beczki. Ile lat ma piesek, ile lat ma Yeti? Yeti jest pomeranianem i ma 4 lata. Teraz takie pytanie pewnie inspirujące wszystkich. Co daje Ci największego takiego kopa motywacyjnego w życiu? No chyba to, żeby po prostu robić to, co się kocha, to, co się lubi i być zadowolonym z efektów przede wszystkim i widzieć, że też komuś się też podoba to, co robisz i nie robisz tego tylko dla siebie, bo oczywiście ważne jest zaspokoić własne potrzeby i ogólnie własne aspiracje, ale fajnie też, żeby to ktoś docenił. Dlatego dla mnie najważniejsze jest po prostu robić to, co kocham i mieć nadzieję, że nie tylko mi się to podoba, po prostu. Co polecasz do zrobienia w mikrofali? Czy w ogóle ją polecasz? Ja w mikrofali na przykład podgrzewam tortillę. Nieraz mi się to przydaje, bo na przykład potrzebuję szybko do burrito mieć, no to skrapiam to wodą i daję na 30 sekund. Więc do tego na pewno się nadaje jak najbardziej. Oczywiście każdy ma swój gust, ale ja generalnie używam mikrofali tylko do podgrzewania. Teraz nie pytanie, raczej wyzwanie albo wezwanie do zrobienia czegoś. Zrób najdroższego kebaba. Jest to jedna z rzeczy, o której już myślę od jakiegoś czasu i jest pewien plan na to. Także ktoś dobrze trafił z zapytaniem, bo będzie taki odcinek. Zdecydowanie będzie drogi kebab na wypasie. I mówisz to, z czego w życiu, z jedzenia, z alkoholi byś nie spróbował i czy w ogóle istnieje coś takiego, czego byś nie wziął do ust? Do tej pory nie spróbowałem salcasonu, ale nie mam chyba takich rzeczy, których bym nie spróbował. Jeżeli ktoś mi zapewni, że to jest smaczne albo nietypowe, nie otruję się, no to nie mam powodu, dlaczego miałbym tego nie spróbować. Najgorsze moim zdaniem w osobach, które lubią jeść, ta cecha, czyli brak ciekawości wrodzonej. Jeżeli ktoś nie chce spróbować i z góry zakłada, że to jest niedobre, no to no szkoda, bo może dużo stracić, w sensie dużo go może ominąć fajnych rzeczy. I dlatego ja nigdy nie mówię nie. Jak jest okazja coś spróbować nowego, zawsze to próbuję. Dobrze, to nie mówisz nie, a co najdziwniejszego, najbardziej ekstrawaganckiego albo w twoim mniemaniu oryginalnego jadłeś w życiu? Jakieś steki z kangura, z krokodyla, ośmiornice. Nie jadłem nic jakiegoś super. Jadłem kiedyś jakiegoś chrząszcza smażonego lub coś tego typu, tylko nie pamiętam, gdzie to było. Właśnie miałem się ciebie pytać o jakieś robaczki. Ale z robaczkami ogólnie jedliśmy kiedyś we dwóch, pamiętasz? Skorpiona. No, tak. Z wymoczonego w meskalu, więc to chyba najdziwniejsza rzecz, jaką jadłem. Zamierzasz robić content kulinarny i alkoholowy, czy jeszcze coś więcej? Myślałem o tym, żeby zrobić vloga, żeby zrobić kanał, na którym będę robił vlogi po prostu. Takie luźne. Czyli lifestyle. Lifestyle taki niezwiązany za bardzo z żadnym tematem. Taki po prostu ogólny. No bo jeszcze oprócz gotowania, muzyki i alkoholi, masz jeszcze jakieś pasje w życiu? Uprawiasz jakiś sport? Teraz już jeżdżę na rolkach, bo wcześniej grałem w hokeja, ale z braku czasu niestety nie jest już to możliwe. Nie byłem też zawodowcem, tylko grałem amatorsko, żeby nie było. Tyle chyba na ten moment, nie? Czy jeszcze coś było? No, breakdance. A jeśli chodzi o historię, no to od dziecka czepiałem się wszystkiego, deskorolka, skateboarding, później breakdance. W międzyczasie na BMX-ie jeździłem, na streetie, na flatlandzie, dużo, dużo tego było bardzo. Próbowałem bardzo wielu rzeczy, jeśli chodzi o sport. Siatkówka, piłka nożna. Zapasy przez 7 lat dzieciństwa, salta i tak dalej, gimnastyka. Czyli jesteś z tych ziomeczków, co jak poprosisz, zrób salto, to zrobi 3 fiflaki, a na zakończy je saltem, tak? No już myślę, że dzisiaj nie byłbym tego w stanie zrobić poprawnie, bym się połamał. Ale robiłem takie rzeczy kiedyś. Ale Olin na deskorolce, jakby ktoś tam dał, czy kickflipa, może byś skleił. Być może by wyszło, tak. Pytanie, gwóźdź programu. Co sądzisz o Mr. Krycha? Bardzo fajny kanał. Gość wie, co robi, konsekwentnie działa, dąży do celu. Widać, że ma mega pasję w tym, co robi i propsy dla niego. Pozdrawiam Mr. Krycha i życzę kolejnych sukcesów. Mam nadzieję, że niedługo coś razem zrobimy fajnego. Na przykład taką kanapeczkę. Co w ogóle? Ja tu z tobą rozmawiam cały ten czas. Co w ogóle przyrządziłeś? Taką wycudowaną wersję Philly Cheese Steak. Także puryści z Filadelfii by mnie zjedli za te pieczarki i paprykę w wielu miejscach. W takim malutkim rozmiarze, jak widzicie. Dzięki za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że się podobało. No i do zobaczenia. Trzymajcie się.